Liturgia słowa Wigilii Paschalnej jest szczególnym czasem, który ma przygotować nasze serca na kolejne dary Pana Boga. Służy temu wiele czytań. Każde opowiada o obietnicach Pana Boga, które nam dał, które mają się wypełnić w Panu Jezusie, ale także mają się wypełnić w naszym życiu. Szczególne czytanie spośród wszystkich to opowieść o wyjściu Izraelitów z Egiptu, o tym, jak Pan Bóg otworzył Morze Czerwone, aby przeszli suchą nogą, o tym, jak w tych wodach Morza Czerwonego zatopiło Faraona i całe jego wojsko. Wiemy, że ten Faraon jest symbolem szatana, który mówi w naszym sercu, który chce nas odciągnąć od tego, abyśmy swoje życie złożyli Panu Bogu. I jest bardzo subtelny. Choć chce nas zniewolić, to używa do tego takich narzędzi delikatnych, pozornych. Mówi nam prawdę, ale nie częściowo. Proponuje nam jakieś dobro, ale niepełne, albo tylko pozorne. I w ten sposób chce nas wprowadzić w pychę, byśmy żyli sami dla siebie. A tymczasem ten, kto żyje w prawdzie, umie rozpoznać głos tego złego i się mu przeciwstawić. Potrzebuje oczywiście też miłości, aby ta prawda przynosiła wyzwolenie i pomoc. Miłość także potrzebuje prawdy, żeby nie była tylko gonieniem za emocjami, ale takim życiem naprawdę, życiem pełnym. Wiemy, że posłuszeństwo to jest też takie trzecie narzędzie, które nam pomaga zwyciężyć głos złego i nie dać mu się zniewolić. Posłuszeństwo, zwłaszcza w konfesjonale, na spowiedzi, kiedy możemy niejako wejść jeszcze raz w wody Chrztu Świętego, w wody tego Morza Czerwonego, które zatopiło Faraona i zwyciężyło go. To jest niezwykła łaska, jaką Pan Bóg nam daje. I te wody chrztu przywołane w tym obrazie Izraelitów uratowanych przez wody od niewoli Faraona, one nam od razu podpowiadają, co jest takim sercem całej liturgii, całej Wigilii Paschalnej. Więc trzecia część obrzędów Nocy Paschalnej to jest liturgia chrzcielna. Właśnie skoncentrowana wokół tajemnicy Chrztu Świętego, wokół wody, która z jednej strony jest symbolem śmierci, ale z drugiej strony Pan Bóg zaprasza nas w tę śmierć po to, żeby dać nam życie, żeby nas uratować. Najważniejszy obrzęd liturgii chrzcielnej to oczywiście odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie wodą poświęconą, pobłogosławioną. Papież Franciszek nam przypomniał, że to jest ważne, bo kiedy to robimy tak świadomie, całym sercem, możemy się odrodzić jako nowi mężczyźni, nowe kobiety dzięki działaniu Ducha Świętego. Ale zanim to nastąpi, nawet jeśli w danym roku, w danym kościele nie ma chrztu czy bierzmowania, to i tak ta liturgia chrzcielna jest bogata w treść. Najpierw jest litania do wszystkich świętych. Potrzeba nam sobie przypomnieć tych ludzi, którzy zaufali Panu Bogu, którzy dali mu się poprowadzić, którzy doświadczyli tego nowego życia, jakie płynie z źródła chrzcielnego. Oni też są wspólnotą razem z nami. W niebie orędują za nami. Nas wspierają. Jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych. Potem po litanii do wszystkich świętych bierzemy paschał, idziemy w stronę chrzcielnicy, aby pobłogosławić wodę w sposób uroczysty. Śpiewana jest modlitwa, tylko ten jeden raz w roku. Bardzo piękna w treść. Najpierw przypomina nam o tym, że Bóg działa przez niewidzialne znaki w sakramentach. Ktoś z zewnątrz patrząc na to, co my robimy, mógłby mieć wątpliwości, czy to wszystko ma sens. Ale my wiemy, że sakramenty naprawdę dają Boga. I powinno to być widać w naszym życiu. Myśmy się powinni zmieniać pod wpływem Bożej łaski. I to jest dowód najlepszy na to, że Bóg niewidzialną mocą naprawdę działa. Potem ta modlitwa błogosławienia wody chrzcielnej przypomina nam, że Bóg od zawsze jest właśnie takim Bogiem działającym, dającym życie, stwarzającym na nowo. Mówi ta modlitwa, że kiedy na początku świat był bezmiarem wód, Duch Boży się unosił nad wodami. Już wtedy zapowiadając, że kiedyś przez wodę
wierzący będą odrodzeni, będą mogli doświadczyć takiej zupełnie nowej siły stwórczej w sobie przez sakrament Chrztu Świętego. Dalej ta modlitwa przypomina nam inną wodę, wodę potopu i postać Noego. Ktoś powie, po co taką straszną historię przewoływać? Co to za Bóg, który chce stracić całą ludzkość, pozostawiając tylko Noego i jego rodzinę? Ale to jest historia symboliczna. Noe i potop. Nie są ważne tutaj szczegóły. Nie są ważne tutaj konkretne postaci i wydarzenia. Ta opowieść mówi o nas, o każdym człowieku, o tym, co mu przeszkadza w tym zbliżeniu się do Boga i o tym, że Bóg naprawdę nas ratuje. Bardzo podobnie jak w historii o Adamie i Ewie. Ważne jest tam, aby powiedzieć, jaki jest człowiek i jaki jest Bóg. I tak jak widać w historii Adama i Ewy po grzechu, że oni są skupieni na sobie, przestają myśleć o Bogu, przestają myśleć o drugim człowieku, walczą o swoje, są egoistami. Pan Bóg pyta Adama, czemu zjadłeś z tego owocu, z tego drzewa, którego ci nie wolno? I Adam walczy o siebie, broni się, mówi, Ewa mi dała. Pan Bóg pyta Ewy, czemu to zrobiłaś? I ona walczy o swoje i mówi, to mnie wąż zwiodł. I w historii Noego jest podobnie. Świat, w którym żył Noe, był straszny, był gwałtowny. Ludzie właśnie patrzyli tylko na swój interes, żeby swoje żądze zaspokoić. Bogu się to nie podobało. Zobaczył taki świat, jak czytamy w tej opowieści, pożałował, że stworzył człowieka. Ale Bóg oczywiście nie zatrzymał się na tej emocji. Wiemy już, że nie możemy pozostać tylko na emocjach, potrzeba też prawdy, więc Bóg postanowił naprawić świat. Ta woda, która zalała cały świat i wygubiła całą ludzkość, jest symbolem tego, że Bóg ma taką siłę, aby zniszczyć w nas zło i aby zrodziły się cnoty. Czyli nie tylko pojedyncze dobre uczynki, ale trwała zdolność do bycia blisko Niego i drugiego człowieka. I to jest najistotniejsze w tej opowieści. Bóg przychodzi z pomocą, aby to, co jest zepsute w człowieku, ta gwałtowność, egoizm, aby to naprawić. Przypominamy sobie, że święty brat Albert swoim współbraciom tłumaczył, że są takie trzy głosy w naszym sercu, które odciągają nas od tego, żeby oddać swoje życie Bogu. Głos świata, głos szatana, i głos mnie samego. Możemy powiedzieć, taki stary człowiek w nas się odzywa. Taki właśnie gwałtownik, który chce sam wszystko osiągnąć i sam sobie zapewnić szczęście, co oczywiście jest niemożliwe. I mówi brat Albert, że ten właśnie stary człowiek mówi do nas, najwyraźniej możemy go usłyszeć w takich trzech przestrzeniach naszego życia. Nawet do nas ochrzczonych. On gdzieś tam próbuje jeszcze coś zwojować, chociaż już przegrał. I kiedy mówimy o relacjach między ludźmi, wspólnocie, kiedy mówimy o naszych jakichś ambicjach, dziełach, które podejmujemy, kiedy myślimy o naszej modlitwie, tam wszędzie gdzieś do głosu próbuje dojść ten stary człowiek. On się kieruje tylko jednym. Chce robić to, co mu smakuje, a to, co mu nie smakuje, tego będzie unikał. I popatrzcie, że w tej historii Noego jest coś takiego, że wszyscy ludzie poza Noem myśleli tylko o sobie. Noe był inny. On był przyjacielem Boga. On z Bogiem rozmawiał. Wiedział, że nie musi wszystkiego robić sam, ale że człowiek jest szczęśliwy dopiero wtedy, kiedy wchodzi w wspólnotę, w relacje z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. I takim sposobem, który Pan Bóg nam daje po to, żeby nam pomóc, żebyśmy byli bardziej ludźmi, naprawdę stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, bo On jest wspólnotą osób. To jest właśnie to, że jesteśmy w różnych relacjach. I one mogą nam smakować, a mogą nam nie smakować. Możemy się czuć dobrze w swojej rodzinie, małżeństwie, w pracy, w szkole, w naszej ojczyźnie, a możemy nie czuć tego. Może nam czegoś tu brakować. Ważne jest, żebyśmy nie dali się temu staremu człowiekowi. Nie zniechęcili się, ale trwali tam, gdzie jest nasze miejsce,
bo Bóg tam jest. On nas nie zostawi. O tym mówi kolejny fragment tej modlitwy błogosławienia wody chrzcielnej. Przywołani są znów ci Izraelici nad Morzem Czerwonym. I mówi nam ta modlitwa, że wtedy Pan Bóg pomyślał, że kiedyś będzie taka społeczność cała ochrzczonych, jak ten naród uratowany, to kiedyś będzie Kościół, wspólnota ludzi. I faktycznie, gdy przyjrzymy się tym Izraelitom, to widać, że oni to zrozumieli, że razem mają jakieś coś wspólnego. Właśnie pomoc Pana Boga, to ich łączy, to tworzy z nich naród. Tam wtedy, nad Morzem Czerwonym, każdy z nich czuł się osobiście uratowany. Przeżywał to bardzo namacalnie. A jednak stało się to tak ważnym doświadczeniem, że gdy co roku świętowali Paschę, to każdy Żyd czuł się tak, jakby był tam wtedy nad Morzem Czerwonym. Nieważne, czy minął rok, dwa lata, 10 000 czy 3 000, każdy Żyd, który świętował Paschę, wiedział, że to on osobiście przechodził przez to morze. On osobiście został przez Boga uratowany. Bo Bóg naprawdę taki jest. W tych naszych różnych wspólnotach, nawet jeśli nie są idealne, nie zostawia nas, tylko ratuje. Drugi moment, kiedy możemy usłyszeć tego starego człowieka, który walczy o swoje, jest takim gwałtownikiem, egoistą, to jest moment tych różnych naszych ambicji, planów, które podejmujemy, rzeczy, które robimy. One mogą nam przychodzić łatwo. Możemy czuć się dobrze w pracy, w obowiązkach, w nauce, ale może być też trudno. Możemy nie widzieć owoców swojej pracy. Może ciągle być jakiś taki trud, ciągle wysiłek wkładamy coraz większy i większy i nic z tego nie ma. I stary człowiek będzie chciał to zostawić. Jakieś obowiązki, zadania, które mamy. Ale nowy człowiek, ten, który zaczerpnął z wody Chrztu Świętego, zaczerpnął łaskę Pana Boga, on się nie podda. Przykład mamy od samego Pana Jezusa. Kolejna modlitwa, kolejny fragment tej modlitwy błogosławienia wody chrzcielnej przypomina nam o Panu Jezusie po chrzcie w Jordanie. Z jednej strony jest to podniosłe wydarzenie. Jezus, chociaż wchodzi w wody Jordanu, symbolizujące tą naszą starą naturę, grzeszną, buntowniczą. To jednak, kiedy wychodzi, otrzymuje znak z nieba, Ducha Świętego, który na niego zstępuje. Już to jest ważna podpowiedź, że w tej naszej grzesznej naturze z Bogiem możemy podjąć każde dzieło. Ale co się dzieje potem? Jezus wychodzi na pustynię i jest kuszony, a jedna z pokus jest właśnie taka szczególnie bliska nam teraz, kiedy myślimy o naszych różnych aktywnościach, działaniach. Bierze diabeł Pana Jezusa na róg świątyni i mówi mu: rzuć się na środek świątyni. Bo jest napisane, że aniołowie Boże podniosą cię na rękach. Ale Jezus nie może się na to zgodzić. Bo nie chodzi w jego misji o sukces, o spektakularne wydarzenia. Nie chodzi o to, żeby ludzie zaczęli mówić brawo i byli zachwyceni jego mocami i umiejętnościami. Jezus ma tylko jedno zadanie: spełnić wolę Ojca, nawet jeśli będzie niezauważony, nawet jeśli będzie pogardzany. Następny moment tej modlitwy błogosławienia wody to jest właśnie przypomnienie krzyża, że z krzyża wypłynęła krew i woda. Co to jest krzyż? Po ludzku to jest przegrana, porażka. Ale my wiemy, że to jest moment naszego zbawienia, największej łaski i zwycięstwa Pana Boga. I to jest właśnie to. Ten, który się uchwyci krzyża Pana Jezusa, tej łaski Chrztu Świętego, tej wody, która wypłynęła z boku Jezusowego, ten podejmie każde działanie, bez obaw, nie zabraknie mu sił. A kiedyś zobaczy owoce, ale nie musi od razu, może nawet wieczności, bo najważniejsze, że pracuje z Panem Bogiem. I trzeci moment to jest modlitwa. Tam też stary człowiek będzie nas zwodził. Kiedy modlitwa będzie mu odpowiadała, kiedy będzie czuł się na niej dobrze, radośnie, podniośle, kiedy będzie widział owoce modlitwy, wtedy to wszystko przychodzi łatwo.
Ale co wtedy, kiedy modlitwa jest sucha? Co wtedy, kiedy człowiek nie widzi owoców swojej modlitwy? I tu też z pomocą przychodzi nam ta modlitwa błogosławienia wody chrzcielnej. Możemy w niej usłyszeć najpierw przypomnienie Pana Jezusa. Po swoim zmartwychwstaniu nakazuje uczniom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I pokazuje, że ta modlitwa, ten fragment przypomnienia Jezusa zmartwychwstałego pokazuje, że naprawdę możemy liczyć na Boga. Że nasza modlitwa, nasze życie w łasce to jest też nakaz Boży, nakaz Jezusa. On wie, że to jest potrzebne. Ale potem jeszcze jest w tej modlitwie błogosławienia wody, jeszcze są takie piękne słowa. Niech ta woda przez Ducha Świętego trzyma łaskę Twojego jednorodzonego Syna, aby człowiek stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament chrztu obmyty z wszelkich brudów grzechu odrodził się z wody i Ducha Świętego do nowego życia dziecka Bożego. Do nowego życia dziecka Bożego. To jest istota modlitwy. Że my wchodzimy w relację do Boga, naszego Ojca. To jest jedyne, co jest potrzebne na modlitwie. Trwać w Nim. Trwać przy Nim. Modlitwa to jest czas Ojca Niebieskiego dla Jego dziecka. I dziecka Bożego dla Jego Ojca, który jest w niebie. I nie jest ważne to, czy to będzie doświadczenie takie podnoszące, jakieś podniosłe, pełne emocji i uczuć, czy będzie trudne i wydające się suche. Bóg tam będzie, bo Duch Święty nas w modlitwie prowadzi. On nas wspiera. I to jest też zawsze taki czas, który jest przez Chrystusa. Też modlitwa błogosławienia wody chrzcielnej kończy się właśnie tymi słowami. Bierzemy do ręki paschał, wkładamy go 3 razy do wody i wypowiadamy takie słowa. Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci z Nim też powstali do nowego życia. Więc nasza modlitwa, nawet jeśli jest trudna, oschła, jest modlitwą Jezusa, bo jesteśmy z Nim przez chrzest złączeni. A jeśli jest modlitwą Jezusa, to będzie wysłuchana. To dotrze do Ojca Niebieskiego. To nas z Nim zjednoczy i zbuduje relacje. Czego nas uczy ten moment Wigilii Paschalnej? Co moglibyśmy zrobić, aby tak wejść w tę modlitwę i z niej skorzystać? Zachęcam do tego, abyśmy w tym tygodniu modlili się o tej samej godzinie każdego dnia przez taką samą ilość czasu. Kiedyś na rekolekcjach usłyszałem taką radę od siostry zakonnej na co dzień zajmującej się przygotowywaniem dorosłych ludzi do Chrztu Świętego. Nieraz właśnie takich dorosłych ludzi musiała uczyć modlitwy, o co w niej chodzi, jak ją przeżywać. To bardzo pomaga, kiedy modlimy się przez taką samą ilość czasu, każdego dnia o tej samej porze. Na początku zawsze jest trudno. Nie wiadomo, co robić z tym czasem. Czy to jest 5, 10, 15 minut, czy godzina. Z czasem zaczynamy rozumieć, że Bóg tam jest. Zaczynamy Go słyszeć, jest tam dobrze. Ale potem Bóg chce nas oczyszczać. Chce nam odsłonić więcej siebie i znowu przychodzi moment trudny. I trzeba go wytrwać. Nie można ani skrócić, ani wydłużyć tego czasu. Bo to jest właśnie czas z Bogiem i dla Boga, którym On działa dla naszego dobra. Dobrze jest też zacząć taką codzienną modlitwę od słów wierzę w Boga. One nas pięknie przygotują do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Bo o to ostatecznie chodzi, aby wyznać wiarę w Boga, dopuścić Go do swojego życia i doświadczyć Jego łaski odnowienia. Amen.